O, siemano widzowie. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy coś naprawdę bardzo śmiesznego, ponieważ nagramy TikToka. Pomyślicie, co takiego jest śmiesznego w nagraniu TikToka? Ja już wam mówię. Po pierwsze, jak wiecie, tata hejtera ma swojego TikToka. I bardzo jest tam regularny. O dziwo, ma tam naprawdę całkiem spore wyświetlenia. Więc uznałem, że śmiesznie będzie, jak włamiemy się na jego konto na TikToku i nagramy tam TikToka bez jego wiedzy. Nie nagrywałem tego, bo nie spodziewałem się, że mi się uda. Ale już w tym momencie jestem na komputerze zalogowany na TikToka taty hejtera i dzisiaj nagramy TikToka. Nie wiem, czy zrobimy śmiesznie, czy zrobimy, żeby go wkurzyć. W każdym razie wrzucimy tego TikToka i jeżeli oglądacie ten film, to prawdopodobnie ten TikTok już tam jest. A nawet jestem pewien, że jest, o ile tata hejtera go nie usunie. Mam nadzieję, że nie, ale jeżeli go nie usunie, będziecie mogli wejść i zobaczyć tego TikToka, więc wszystkich was tam odsyłam. Wejdźcie tam i zróbcie tym w komentarzach. Ja jeszcze nie wiem, co to będzie za TikTok, nie mam w ogóle na niego pomysłu. Dzisiaj będziemy musieli to wymyśleć. Trzeba się brać do roboty. Tak jak powiedziałem, jestem zalogowany na jego TikToka. Tu jest jego TikTok, a tutaj jak widzicie w prawym górnym rogu, o, niech złapie mi fokus, TikTok taty hejtera. Jestem zalogowany, mam prześlij, więc możemy przesłać tutaj jakiegoś TikToka na to. No on tu ma naprawdę sporo tych TikToków. Patrzcie, to są nawet TikToki, co mają po 300 tysięcy wyświetleń. Przecież to jest niesamowite. Jaki jest najpopularniejszy TikTok, który on tutaj zrobił? Chyba to jest właśnie ten, 300 tysięcy, tak mi się wydaje. Chociaż tutaj, no nie, 300 tysięcy to jest zdecydowanie piosenka o jajku. Co to jest za piosenka o jajku? Nie wiem totalnie, co on robi na tym swoim TikToku, ale musimy to dzisiaj przejrzeć, dlatego że muszę wiedzieć, co on już zrobił, muszę wiedzieć, jaki on ma styl robienia tych TikToków i dowiedzieć się, co mogę zrobić, żeby ten TikTok wyszedł jak najlepiej i żeby się jak najbardziej wpasował w ten jego klimat tam, a żeby mi wszystko tam pokazał siebie. Będzie śmiesznie? Mam nadzieję. Postaram się zrobić śmiesznego TikToka. Bo dzisiaj mam dobry humor, więc myślę, że śmieszny TikTok będzie dobry. Dobra, musimy sprawdzić, jakie TikToki nagrywa tata hejtera. Uwaga, ja muszę zobaczyć ten najpopularniejszy. Piosenka o jajku, Boże, to będzie... Ja się boję, co to będzie, ale dobra, sprawdźmy to. Jajko. Bardzo duże jajko. Takie coś ma 300 tysięcy wyświetleń na TikToku? Powiem tak, w ogóle mnie to nie dziwi. Pełno takich rzeczy ma wyświetlenia na TikToku i im głupsza rzecz, tym więcej wyświetleń. Więc w sumie no nie ma co się dziwić. Może dzisiaj zrobimy kontynuację, może drugi filmik z piosenką o jajku. Nie wiem, zobaczymy. Na razie jeszcze nie podejmuję decyzji. Zobaczmy inne rzeczy, które on tu robi. Zobaczmy te najpopularniejsze. Zobaczmy tylko te TikToki, które mają powyżej 100 tysięcy wyświetleń, bo musimy zobaczyć, jakie TikToki u niego najlepiej idą. Więc uwaga, tu jest jakieś 113 z Milki. Moją żoną. Nie. Czemu nie zostaniesz moją żoną? No bo nie! To jest nagrane, jak się oświadcza, dobra. To podejdź do niej i powiedz o niej, kochanie. Ty jesteś walnięty jak... Józef, ja nie będę ci takich rzeczy mówił. Wal się. No ej! Dobra, nie wiem jak mam to skomentować. Zobaczmy następnego TikToka. Zamykam oczy. Wszyscy tańczą, że to leci o północy. No dobra, no git, nie? Piosenka wersów, no spoko, nie? Jakby to nie dziwię się, że ma wyświetlenia, nie? No ale... Ale to nie jest to. Musimy zrobić coś innego. To musi być bardziej kreatywne. Zobaczmy to. Ona mi szeptała, że się... Nie, tego nie będziemy oglądać, bo już muzyka mnie za bardzo denerwuje. Dobra, 200 tysięcy wyświetleń. Wychodź poza te schematy i nie czuj, że musisz zadowolić grupę. Berang, bo po czasie w końcu wraca. A, ja wiem, co jest dalej. A wy nie wiecie. A tam jest coś chyba, ale nie ma co się starać, chyba coś takiego. A, zobaczycie, za niedługo premiera, więc śledźcie. Dobra, zobaczmy kolejnego TikToka. Czekajcie, czy są tu jeszcze jakieś, co mają powyżej 100 tysięcy? Tu są dwa. To już widziałem, to już stare. To po pierwsze widziałem. Dobra, czyli tak naprawdę u niego wybijają się jak najgłupsze rzeczy. Czyli trzeba zrobić głupią, śmieszną rzecz. A zobacz jeszcze najnowszego TikToka, bo to się zaczyna ciekawie. Ty jesteś tego. Co ty robisz tu u Milki? No ja jestem jej chłopakiem. Co to jest? No to ja i ona. Co to ty i ona? Jarywnika, widzowie, co tam się wyprawia. Przejdźmy może do nagrywania TikToka. Krótko mówiąc, jesteśmy w ciężkim momencie, bo ja totalnie nie wiem, co ja mam nagrać tam. Nie wiem totalnie, jak mógłbym się wpasować w... Co tu się wyprawia na tym drzewie? Nie wiem, czy to dobrze było widać, ale strasznie dużo pszczół jest na tym drzewie. Yo! Naprawdę, ogromna ilość. Ale lipa, okna nie otworzę przez to, ale tam jest chyba i tak ciepło. Dobra, jak mi wleci jakaś pszczoła, to mamy przekichane, uwaga. Dobra, nic mi nie wleciało na chatę, więc git. Okej, TikTok. Musimy nagrać TikToka. To jest point dzisiejszego filmu, ja nie wiem, nie mam pomysłu. Muszę znaleźć jakąś inspirację. Pora zrobić coś, co nam pomoże. Czyli po prostu musimy przejrzeć TikToka. Jak najwięcej, oglądać TikToków. Może znajdę jakiś trend śmieszny i wtedy to nagram. Więc biorę telefon i przeglądam TikToka. Dobra widzowie, jest pomysł na TikTok.
zrobimy TikToka, w którym na końcu poleci bardzo popularna piosenka, bardziej taki remix, coś tam Szkibidi Toilet, coś tam ten, takie coś, nie wiem czy kojarzycie, coś tam robiąc tą piosenkę, jakieś takie inne rzeczy, bo widziałem, że to też gdzieś mi to migło, już nie pamiętam gdzie, ale gdzieś mi to migło. A cały TikTok będzie polegał na tym, że przejmuje ratusz taty hejtera, on się musi wkurzyć. Jak on zobaczy, że na jego TikToku jest informacja, że ktoś przejmuje jego ratusz, na bank się wkurzy. No ale żeby nagrać tego TikToka, część tego TikToka zrobimy w prawdziwym życiu, część tego TikToka zrobimy w Minecrafcie. I myślę, że zaczniemy od tego, żeby zrobić w Minecrafcie. Dobra, więc jesteśmy na Palionowie i tutaj musimy zacząć nagrywanie tego TikToka. Myślę, w jaki sposób to nagrać, żeby to było jakby najbardziej fajne. Myślę, no na pewno musimy to zrobić w ratuszu. Na pewno w ratuszu musi się pojawić moja postać, która będzie siedziała najlepiej za jego biurkiem. To będzie najlepsze. Dobra, jesteśmy w ratuszu i teraz tak, myślę, że możemy zrobić tu, że stoję sobie w tym miejscu. To jest już nagrywany TikTok w tym momencie. Ujęcie szybkie, coś tutaj tak. Dobra, mamy to. To jest git. Dobra, mamy pierwsze ujęcie. Drugie ujęcie, które będzie trzeba zrobić, to zrobimy sobie przed całym tym, żeby to było dobrze widać. Tylko przydałby się dzień, byłoby to lepsze. Czekajcie, pójdę się przespać. Dobra, więc mamy dzień i teraz tak. Ujęcie, które zrobimy z zewnątrz, to będzie ujęcie, w którym będzie tak to najeżdżać na cały ratusz. Patrzcie, coś takiego. Mamy tak, taki wgląd i robimy teraz taki najazd. Takie... Coś takiego, żeby zrobić najazd na cały ten ratusz. Niech to się dobrze prezentuje, dobra. Chcemy zrobić takie ujęcie, jak ja wybiegam po prostu z tego ratusza. Robimy coś takiego, dobra. Pyk, pyk, pyk. Wybieganie z ratusza i uciekam sobie gdzieś tam do boku. Jeszcze raz trzeba to poprawić. To ujęcie nie wyszło najlepiej. To ujęcie trzeba poprawić. Dobra, okej. Tu i wybiegamy do boku. Okej. I że to, wiecie, to będzie git. I tu sobie biegniemy. No, jakieś takie ujęcia trzeba też mieć. Albo możemy zrobić, że wbiegamy do ratusza, tak? Też by mogło być, więc robimy tak. Dobra, skręcamy tu. Okej. I skręcamy jeszcze raz. Okej. I wbiegamy do ratusza, że niby jest nasz. I po schodach do góry, tu. I jesteśmy w tym pomieszczeniu. Dobra, git, ale udało mi się wbiec fajnie na takiej zablokowanej kamerze. Zróbmy takiego zooma na to. Okej. Albo nie wiem, może bez zooma. Zróbmy tak, pyk. I na tym się pojawi taki X. Taki Zróbmy tak, że sobie po prostu stoję tutaj. O, coś takiego i możemy zrobić na najszerszym, żeby było jak najwięcej widać. Dobra, tu. No i tak sobie tu siedzę. Machniemy sobie do kamery. Okej. Jest git. Wydaje mi się, że mamy to. Wydaje mi się, że wystarczą nam te ujęcia. Teraz to, co potrzebujemy, to jeszcze nagrać mój głos do tego, żeby jakoś to skomentować. Nagrać moją kamerkę. I co najlepsze, musimy na samym końcu to zmontować. A więc dzisiaj będziecie mogli zobaczyć, jak się montuje filmy. Zrobię wam taki lekki tutorial. Dobrze, widzowie, tak więc mam tutaj aparat, którym nagram tego TikToka. I teraz tak, zaczniemy sobie TikToka przy samym komputerze i pokażemy też tutaj na ekranie, że mam dostęp do jego TikToka i zobaczymy, jak on na to zareaguje. Witam bardzo serdecznie, tata hejter. Tak się składa, że udało mi się włamać na twojego TikToka, więc witam wszystkich na jego TikToku. No i dzisiaj robimy, jakby to powiedzieć, karnego TikToka. Dobra, pierwsze co mamy, to jest ujęcie, w którym biegnę do ratusza. I tak ono w tym momencie się prezentuje. Wydaje mi się, że git i takie ujęcie nam wystarczy. Tu i wbiegam do ratusza. Tyle. Drugie ujęcie na tablicę, tak jak mówiłem, walniemy na nią krzyżyk. Zobaczymy jeszcze, jak to wyjdzie i czy to faktycznie wykorzystamy. Wydaje mi się, że tak. Dobra, zobaczmy, co my tu mamy jeszcze za ujęcie. Dobra, i ostatnie, jak jesteśmy na balkonie i sobie machamy. Dobra. A, jeszcze to ujęcie było, to jak siedzimy sobie za tym biurkiem. Dobra. Jeszcze tu. Dobra, teraz już mamy wszystkie ujęcia. Dobra, to jest git. Potrzebujemy teraz to, co nagrałem kamerą. Uwaga, więc musimy to odpalić. Witam bardzo serdecznie, tata hejtera. Tak się składa, że udało mi się włamać na twojego TikToka, więc witam wszystkich na jego TikToku. No i dzisiaj robimy, jakby to powiedzieć, karnego TikToka. Witam bardzo serdecznie, tata hejtera. Tak się składa, że udało mi się włamać na twojego TikToka, więc witam wszystkich na jego TikToku. Na kolor, ja zazwyczaj używam pomarańczowego, więc użyjmy pomarańczowego koloru i zmienimy ten obrzydliwy, czarny kolor na pomarańczowy. Mam nadzieję, że dobrze to zapamiętasz, panie Dariuszu. Dobra, widzowie, mamy to. Mamy go zrobionego i w tym momencie już go przesyłam na TikToka i już się w sumie przesłał. Nie pokażę wam tutaj na filmie tego TikToka, bo chcę, żebyście weszli na TikToka od taty hejtera i zobaczyli go na własne oczy. Wejdźcie i zróbcie tam totalny młyn. Ja go w tym momencie publikuję, muszę tylko ustawić jakieś rzeczy. Można robić duety, można jakieś inne rzeczy. A, trzeba tytuł dać. Dobra, tytuł. Jaki dać tytuł? Wydaje mi się, że mamy zrobione wszystko, więc chyba możemy publikować tego TikToka. Tak mi się wydaje. Dobra, więc wszystko mamy wrzucone. Ja klikam publikuj i niech leci w świat. Uwaga, pyk.
Dobra, klikamy pokaż profil. Mamy tego TikToka, tylko tutaj jakby dziwnie się zrobiło, że nie widać jakby tej miniatury, którą zrobię, więc muszę zobaczyć z telefonu. Dobra, jest, na telefonie wygląda to dobrze, więc mamy tego TikToka, nie wiem jak to tu wygląda, ale jest TikTok. Możecie wejść i zobaczyć jak to wyszło, ponieważ mam nadzieję, że ten TikTok tam jest i tata hejtera go nie usunie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, że zrobiliśmy dzisiaj coś ciekawego i jak chcecie więcej takich fajnych akcji, no to łapka w górę i subskrypcja i może coś takiego zrobię, a kto wie, może jakieś kolabo z tatą hejtera na jego TikToku, co? Jak chcecie, to możemy coś takiego zrobić, może zrobimy taki odcinek, gdzie na przykład wraz z tatą hejtera wspólnie nagrywamy jakieś TikToki. Jak chcecie, to dajcie znać w komentarzach, ja w ogóle jestem ciekawy reakcji taty hejtera, może uda mi się to nagrać, to wtedy zrobię z tego odcinek. No ale w dzisiejszym odcinku to tyle, trzymajcie się, do jutra, elo!